W związku z trudną sytuacją nauczycieli Pomorska Rada Oświatowa w przyjętym stanowisku za konieczne uznaje pilne podjęcie przez resort edukacji działań, które będą zapobiegały dalszemu obniżaniu prestiżu zawodu nauczyciela. Chodzi też o wprowadzenie systemu, który uatrakcyjniłby ten zawód oraz skłonił do kształcenia się i podejmowania pracy w szkole. W ostatnim stanowisku rzeczywiście Rada zaprezentowała taki swoisty apel, w którym informuje o obawach, które targają organy prowadzące co do ilości nauczycieli, a w zasadzie co do braku odpowiedniej ilości nauczycieli. Otóż obawiamy się, że sytuacja pandemiczna spowodowała niechęć, czasami rezygnację samych nauczycieli z dalszej pracy w zawodzie, zwłaszcza te osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, nie chcą dalej kontynuować takiej pracy. Nie ma komfortu rzeczywiście w pracy zdalnej, więc jestem w stanie takie argumenty zrozumieć. Ale też na tyle ten zawód nie jest w tej chwili atrakcyjny, że po prostu młodzież się nie garnie do tego, żeby zostać nauczycielem. I trzeba zwrócić uwagę też na poziom wynagrodzeń. Skoro widać, że na skutek decyzji krajowych, decyzji rządowych podnoszone są wynagrodzenia, na przykład polityków, a nauczyciele od wielu lat nie otrzymywali jakichś znaczących podwyżek. Nadto w tej chwili się mówi wprost o jakichś podwyżkach, które będą się wiązać ze wzrostem pensum z 18 godzin do 20 godzin. To jak policzyliśmy, efektywna podwyżka będzie wynosić 5 zł. No więc warto na to zwrócić uwagę, że zawód nauczyciela jest niezwykle potrzebny i powinien się cieszyć ogromnym prestiżem. Szkoły próbują łatać dziury, przydzielając ponadwymiarowe godziny pozostałym nauczycielom, zatrudniając emerytów i nauczycieli bez odpowiednich kwalifikacji. Kolejny problem to wzrost średniej wieku nauczycieli. Najliczniejszą grupę w tej chwili stanowią nauczyciele w wieku 46 do 55 lat. Przyszłość w edukacji nie zapowiada się więc najlepiej. Największym wyzwaniem pozostaje podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela oraz nakłonienie młodych ludzi do podjęcia trudu przekazywania wiedzy innym.